Hej, 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 siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj wyjątkowo poniedziałkowy odcineczek powrotu na wyspę Shironagasu. Czyli tak, wspomniałem o tym na poprzednim, też poniedziałkowym odcineczku Diabła na strunie G, więc tutaj też o tym powiem. Cały czas zakładałem, że wątek z porwaniem Hiroakiego, czyli tym pierwszym rozdziałem Diabła na strunie G, a także w powrocie na wyspę Shironagasu, że obydwie te rzeczy zamknę do końca listopada, żeby w grudniu startować z dwoma innymi tytułami. I oczywiście do Diabła będę wracał, nie? Ale doszło do pewnej złego oszacowania, w wyniku czego trzeba trochę przyspieszyć koleję losu. To znaczy, teraz codziennie od poniedziałku do piątku będzie po jednym odcinku z Diabła, a także z wyspy Shironagasu. Tak, żeby już na przyszły tydzień mieć te wątki zakończone. A jeżeli mimo wszystko nadal nie uda mi się osiągnąć celu, to po prostu w przyszłym tygodniu, nie tym, co teraz one przychodzą odcinki, tylko w przyszłym, kiedy już listopad ruszy pełną parą, to po prostu będą pojawiać się te dwie nowe gry równocześnie ze z tymi starymi, jeżeli one się nie skończą. To znaczy powrót na wyspę Shironagasu dostanie swojego partnera, a także Diabeł na strunie G również dostanie swojego partnera. Tak naprawdę będzie to... No dobra, nie będę spoilerował. Więc tak, tyle jeżeli chodzi o wstęp. Zaczynamy teraz rozbrajać bombę. Bo małe przypomnienie, co się działo ostatnim razem. Udało się nam nareszcie doprowadzić do konkluzji, z której wynika, że to właśnie Giselle była morderczynią. I wyszło na to przy okazji, że Aurora to... nie program komputerowy, tylko potwór z wyspy Shironagasu. I teraz pytanie brzmi, jakim cudem trafiła do głowy wtedy, powiedzmy, operowanego, w cudzysłowie, Sedy Ikeda, no wiecie, ten moment, kiedy grzebali mu w pamięci. I teraz, czy służba wie o istnieniu tej Aurory? W sensie ona nazywa tak Aurorę, tego potwora. Czy jest opcja numer dwa? Czyżby ten potwór miał jakieś zdolności takie, wiecie, telepatyczne, umysłowe i wdarła się do umysłu Ikedy, kiedy był w czasie operacji. Ciekawy wątek. Ciekawe rozwinięcie tego wszystkiego. No bo motywy Giselle są jasne. Wyszło na to, że ona była jedną z tych biednych dziewczynek, które były mięsem dla zbokoli, czyli była dziewczynką, którą zmuszali do prostytucji. B, która miała być też podana, w sensie miała zostać zamordowana i jej organy miały służyć do eksperymentów, które miały miejsce na tej cholernej wyspie. No i tak. Teraz zobaczmy, jak się rozwinie ten wątek. No, raz, dwa, trzy. Mam dla ciebie pożegnalny prezent. Obchodź się z tym ostrożnie, jeśli masz cudowną wiedzę i niesamowite szczęście, by być może uda ci się przez to przejść żywym. Giselle, posłuchaj mnie, czy naprawdę jesteś zabójcą? Wiesz, więc nasz związek był tylko kłamstwem? Giselle! Tak, to wszystko było kłamstwem. Wszystko, jestem tylko kłamcą. Czekaj! Giselle chwyta Akira, stwór trzyma ich obu, gdy znika za oknem. Podbiegam do okna i wyglądam na zewnątrz. Widzę tylko tył stworzenia biegnącego w kierunku głównego budynku. Uciekli! Musiała już dotrzeć do głównego budynku. To niemożliwe. Skakać przez tak wysokie klify, nosąc dwie osoby? Więc to był potwór. Demon z wyspy Shironagasu. Dlaczego? Dlaczego Giselle nazwała to stworzenie Aurora? To imię dziewczyny, którą widziałem. Cholera, co się dzieje? Ech, nie chcę zepsuć tej chwili, ale... To torba, którą Giselle zostawiła? Ja mam bardzo złe przeczucia. Czy powinniśmy po prostu to tam zostawić?
Zostawiła nas z ostrzeżeniem, a także zostawiła tu swoją torbę. Zajrzyjmy do środka. Czy to bomba? To na pewno możliwe. Ale nikt nie byłby na tyle głupy, żeby spróbować rozbroić bombę w takiej chwili. Alex, Neneko, wynoście się stąd. Ja myślę, że Neneko została sparaliżowana strachem. Trochę mam mdłości, trzęsą mi się też kolana. Uch, to nie żart. Traciłem całą siłę w nogach. Nie mogę znieść. Ten potwór był dla mnie za duży. Ja przepraszam. Ech, dobrze, zaniosę cię. Telefon, dzwoni? Ikeda, po prostu to zignoruj. Musimy się stąd natychmiast wydostać. Po prostu próbują nas spowolnić. Nie, odejście może być błędem. Powinienem odebrać telefon. Kto to jest? Ikeda, nie wychodź na zewnątrz. Co? Akira, czy to ty? Wszystko w porządku? Na zewnątrz jest ładunek wybuchowy. Jest uzbrojony. Nie wychodź na zewnątrz. Uspokój się. Co się stało z Gizel? Jaki materiał wybuchowy? Gizel zostawiła mnie. Ale dość o niej. Jest materiał wybuchowy. Gizel podłożyła ładunek wybuchowy na te żelazne drzwi, więc nie otwiera ich. Na żelaznych drzwiach? Czy na pewno? To było jak kwadratowe pudełko. Gizel powiedziała mi, że jeśli ktoś otworzy drzwi, to wybuchną. Akira, gdzie teraz jesteś? W jadalni. Dzwonię stamtąd. Ikeda, boję się. Co mam teraz zrobić? Nie wiem, co robić. W porządku. Nie martw się. Zajmę się tym od razu, a potem przyjdę po ciebie. Na razie wyłącz światło i chowaj się w cieniu. Zaczekaj, nie rozłączaj się. Proszę, boję się. Rozmowa przez telefon jest zbyt niebezpieczna. Po prostu schowaj się, dobrze? Ikeda jest w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Jeśli Akira ma rację, ładunek wybuchowy został podłożony na żelazne drzwi. Wiedząc, jak dobrze wyszkolona jest Gizel, najpierw musimy zająć się bombą. Riek, czy masz jakieś doświadczenie z usuwaniem bomb? Cóż, przestudiowałam podstawy wytwarzania bomb. Mogę sobie z tym poradzić. Mam też kilka narzędzi, których można użyć do demontażu bomb, ale pierwotnie były one przeznaczone do niszczenia rzeczy, więc nie oczekuj od nich zbyt wiele. Wystarczająco dobre dla mnie. Neneko, powinnaś iść do pokoju Akiry z Alexem. Jeśli bomba wybuchnie, najdalsze pomieszczenie może być bezpieczne. Ech, nie, ja zostanę tutaj, aby pomóc. Nie potrzebuję kogoś, kto zostaje sparaliżowany, gdy tylko zobaczy potwora. Bądź grzeczną dziewczynką i odsuń się jak najdalej stąd, jak możesz. Powinniśmy być razem. Poza tym, jeśli umrzeć, jak reszta z nas może przetrwać? Nie zapominaj, ja też jestem twoim partnerem. Ech, sprawiasz, że czuję się winny. W porządku, pozwolę ci pomóc. Ech, czy mogę wyjść? Czy ty żartujesz? Alex, jesteś mężczyzną, prawda? Musisz się pokazać, że boisz się mniej niż ta mała dziewczynka. Zostań tutaj i pomóż mi. Ech, właściwie to jestem dziewczyną. Co za głupi żart. Jeśli powiesz coś głupiego w ten sposób, najpierw każę ci zdemontować bombę. Ja nie żartuję. Cóż, wygląda na to, że nasze losy są teraz połączone. W porządku, mam wszystko, czego potrzebuję. Zajmijmy się bombą. Zapiszmy grę. Dobra. W porządku. Nie denerwuj się. Przemyślenie tego tylko mnie stresuje. Muszę otworzyć tę torbę, żeby zacząć ją demontować. Co powinienem zrobić? Czy mogę ją otworzyć powoli? Może być kilka pułapek. Otwarcie worka może wywołać jedną z nich. Jeśli zainstalowano czujnik optyczny, może eksplodować, jeśli wykryje światło. Jednak będę musiał zobaczyć, co robię. Będę musiał otworzyć tę torbę. Torba ma dość dziwny kształt. Nie wygląda jak zwykła torba. Masz rację. Jest kwadratowa. Nie ma żadnych wzorów i wygląda inaczej niż zwykła torba. Torebka. Hej, myślę, że to torba termiczna wykonana przez super termos. Odcina dopływ powietrza z zewnątrz, dzięki temu może utrzymywać zimno przez dość długi czas. Czytałam dobre recenzje na ten temat w internecie. Torba termiczna, to zdecydowanie coś, czego Gizel użyłaby. Musiała wybrać tę torbę z jakiegoś powodu. Może w środku jest czujnik temperatury? Tak, może być. Jeśli naprawdę istnieje czujnik temperatury, może wykryć nagłe wahania temperatury. Temperatura w pomieszczu jest teraz znacznie niższa, ponieważ okno zostało wybite. Jeśli otworzysz teraz torbę, może to spowodować eksplozję. Co zatem powinniśmy zrobić? Czy powinniśmy podkręcić grzałkę, aby podnieść temperaturę w pomieszczeniu? Nie wiemy, jaka jest temperatura tej torby. Więc może lepiej zamiast tego, lepiej będzie wyłączyć sam czujnik. Czujnik temperatury to prawdopodobnie długi kawałek metalu w kształcie pręta. Może być w stanie przyciągać wychodzące z niego przewody. Przeciąć? Co? Ja? Prawdę mówiąc, nigdy wcześniej nie rozbrajałam bomby. Czuję się zakłopotana, mówiąc to, ale ręce mi się drżą. Prawdopodobnie mógłbyś to zrobić znacznie szybciej, bardziej stabilnie niż ja.
Dobrze. Najpierw rozpakuję torbę. Nie pozwól, aby wparło to do niej powietrze. Okej, okay, rozpakowane. Dobra. I Ikeda, czy nie zrozumiałeś znaczenia być ostrożnym? Myślałam, że zaraz zostanę rozerwana na kawałki. Hej, wciąż jesteś w jednym kawałku, więc nic wielkiego. Następny jest czujnik temperatury. W porządku. Jeśli tak naprawdę jest, będzie miał tylko 5 sekund na przecięcie przewodów po otwarciu torby. Trzeba to zrobić szybko. Nie dotykaj niczego poza blokowaniem kabla, czujnika. Dobrze? W inny sposób można wyzwolić czujkę wibracyjną. Czujnik pręta metalowego. Przetnij wystający z niego przewód. Nie dotykaj niczego innego. Dobra, bułka z masłem. Mam nadzieję. Zapisujemy grę, ale się kurwa stresuję. W porządku. W takim razie do roboty. To. Pierwsza porażka. Może spróbuj ponownie? Tak, dzięki, dzięki. Nie muszę wczytywać. A, dobre, tu zdali tekst. Wow, co się właśnie stało? Po prostu miałem wrażenie déjà vu. O tak, próbowałem rozbroić bombę. W porządku, żaden problem, zróbmy to. Dlaczego ja się czuję tak nieswojo? Myślę, że właśnie miałam retrospekcję, w której bomba eksploduje, zabijając nas. Oczywiście, łatwo to sobie wyobrazić. Poczekaj, naprawdę to widziałaś? Dość ponurych rozmów, zacznij ją rozbrajać. Nie ma sprawy, nie ma mowy, żeby to się nie udało. To wszystko jest łatwiutkie, mam to. Muszę najpierw wyjąć czujnik z temperatury. Och, racja. Przetnij drut z metalowego pręta i dotykaj niczego więcej. W porządku, nic nam nie będzie. Jaki kurwa drut? To? Dobra, Jakub. Nie wolno na ślepo po prostu. Zapisujemy znowu grę. A nie mogę zapisać gry. Okej. Okay. Czy to zadziałało? Wygląda na to, że to zrobiłeś. To było blisko. Naprawdę był czujnik temperatury. Gdybym nie pomyślała o tym z góry, wszyscy byśmy teraz podnosili stokrotki. Już to zrobiliście dzięki mnie. Ja nie chcę tego słyszeć. Ja zaczynam się denerwować. Czy mogę iść gdzie indziej? Czy nie nazwałaś mnie wcześniej przestraszonym kotem? Jak to jest? Ja myślę, że zaraz wymiotuję i zrobię siusiu w tym samym czasie. Ja też zaraz zemdleję. W porządku, teraz sama bomba. Czujnik temperatury po lewej został wyłączony. Na pudełku, na środku widzę licznik LED-u. Dobra, tutaj, to. Ej, chyba nie wyłączyłem myszki, wiecie? W sensie, bo nagrywałem instrukcję, żeby była podświetlony kursor. Dobra, chuj z tym. Czy to tutaj? Na pudełku po środku widzę licznik LED. Wyświetlacz matrycowy i klawiaturę numeryczną. Musisz otworzyć pudełko po prawej stronie, aby zobaczyć, jak działa bomba. Czyli pewnie to. Pola środkowe i prawe wydają się być połączone czerwonymi, niebieskimi i żółtymi przewodami. No dobra. To bardzo zaawansowana bomba. Nie będzie łatwo. Zacznijmy grę. Wygląda na to, że gra już trwa. Cholera, nie doceniłem jej. To nie tylko dywersja. To zostało stworzone, żeby nas wszystkich zabić. Gizel, jak mogła? Jest wilkiem w owczej skórze. Zobacz, kto to mówi. W takim razie, zostało nam tylko 5 minut. Musimy rozbroić tę bombę, zanim to nastąpi. Co mam dalej robić? Wyłącz czujnik wibracyjną. Czy widzisz na górze cylindryczne urządzenie? O to chodzi? Tak, mam. Metalowe pręty po środku wydają się wibrować. To jest detektor wibracji. Jeśli worek zadrży, nawet lekko metalowe pręty dotkną cylindra, powodując wybuch bomby. To proste urządzenie, ale nie może stracić czujności. Aby to wyłączyć, możesz utwardzić wnętrze cylindra środkiem utrwalającym. Niestety nic takiego tutaj nie mamy. Więc co mam robić? Być może moglibyśmy użyć lekkiego płynu zamiast środka utrwalającego. Może znajdziemy coś, co możemy wykorzystać w tym pokoju. Lekki płyn, na przykład miód. Teraz nie czas na obijanie się. Musimy jak najszybciej coś znaleźć. Liczę na ciebie. Bądź gotowy do wstrzyknięcia lepkiej ciecy, gdy tylko ją znajdziesz. Rozdzielcie się wszyscy i poszukajcie czegoś użytecznego. Co? Wszyscy słyszeliście tę panią. Chcecie, żebyście oboje poszukali lepkiego płynu. Dobrze. Czuję się, jakbym była pod presją. W porządku, więc rozejrzyjmy się. Dobra. Ja tu, wiecie, śpieszy mi się. Jebać to... Moja walizka? Czy w walizce jest coś, czego możemy użyć? Nie, właśnie pomyślałem o wszystkim, co spakowałem. Ale nie sądzę, że było coś, co można użyć. Szkoda, szukamy dalej. Łazienka. Tam, idziemy. Jakieś te mazidła babskie, nie? Mydło wpłynie? Czy to nie jest wystarczająco lepkie? Być może wystarczy. Wróćmy do Lier. Dobra, Jakub. Mamy to. Dobra. Tęskni za mną? Znalazłem to.
Rozumiem, mydło wpłynie. Z pewnością wygląda nalepką. Wleję to do tej skrzynki ze suszniętą igłą. W porządku. Teraz ostrożnie i powoli wciśnij mydło wpłynie do komory. Możesz to zrobić. Ostrożnie, dobrze. Dobra, to się samo dzieje. W porządku, udało się. Wibracje nie będą już mogły wywołać bomby. Mam gęsią skórkę na całym, ale jeśli nie wyczuwa wibracji, dlaczego po prostu nie wyrzucimy go przez okno? Nie polecam tego robić. Oprócz tego czujnika drgań może mieć również akcelerometr. Gizel na pewno by je zainstalowała. Nie ma mowy, nie mamy wyboru, musimy ją całkowicie zdemontować. W porządku, chyba będę musiał to przejrzeć do końca. Nie ma odpoczynku dla znużonych. Rzeczywiście, teraz przejdźmy do tego. Nadal niewiele wiemy o pudełku po środku. Zajmijmy się najpierw pudełkiem po prawej. Trzeba się spieszyć, Jakub. Widzisz te cztery śruby w rogach pokrywy? Odkręć je. W porządku, dobra. Wygląd może się mylić. Jeśli usuniesz je w złej kolejności, bomba może wybuchnąć. Chyba żartuję. W porządku, więc co mam zrobić? Zobaczmy. Odkręć śruby w następnej kolejności. Lewy dolny, prawy górny, lewy górny, prawy dolny. Dobra. Dobra. To moje przeczucie jako specjalisty. Dobra, dobra, ja was rozumiem. W porządku, dam radę. No dobra, Chyba. Krzyż miałem zrobić, debilu. Tak. Drugi strzał. Dobra, to teraz mogę przeklikać. Dobra. To już mogę przeciąć? Możemy to minąć? Dobra. Przeklikujemy. To trochę oszustwo, ale jeżeli autorzy dali możliwość, to przewidzieli, że takie głąby jak ja będą. Więc dobra. Dobra. Czyli tak. Robimy krzyż. Dobra. Robimy krzyż. W porządku, wciąż jestem w jednym kawałku. Dobra, ostatnie. O kurwa, muszę wybrać. Pierwsza opcja? Dobra, obrócę w przeciwnym kierunku. Ja się boję, ej Boże. Nie módl się do Boga, uwierz wybór kiedy. Śruba jest dosyć ciasna. W porządku, koniec. W końcu kierunek przeciwny był poprawny. Dobrze, ostrożnie wyjmij talerz. Powoli. Kurwa, kabelki. W końcu kierunek odwrotny był poprawny. Gdybyś obrócił go w normalnym kierunku, drut zostałby przecięty, a bomba wybuchłaby. To było bliskie połączenie, ale teraz musimy zająć się czymś innym. Małe pudełko w lewym rowym rogu pod akrylową płytką jest główną częścią detonatora. Jeśli przetniesz dwa przewody, które są do niego podłączone, możesz zatrzymać bombę. Przetnij dwa przewody biegnące od małego pudełka, chyba to on, w lewym rogu do dołu. Czekaj, przetnij dwa przewody biegnące od małego pudełka w lewym górnym rogu do dołu. To. Wszystkie przewody biegnące od prawego do dolnego rogu są uwięzione. Przetnij dwa przewody biegnące od małego pudełka w lewym górnym rogu do dołu. Bądź ostrożny, wszystkie przewody biegnące od prawego do dolnego są uwięzione. Przecięcie z któregoś z nich spowoduje wybuch bomby. Absolutnie nie przetnij żadnego. Dlatego konieczne jest sprawdzenie połączenia okablowania i ostrożne odłączenie. Kurwa. Czyli co? Czekaj, bo ja tak trochę jestem chyba głupi. Ha, moja logika tutaj będzie zajebista. Dobra, przeklikujemy. Szybko, śrubki. Pyk. 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 Dobra. Teraz. Dobra. To było bliskie połączenie, dobra. Małe pudełko w lewym górnym rogu. To. Pod akrylową płytką jest główną częścią detonatora. Ci to, nie? To. Jeśli przetniesz dwa przewody, które są do niego podłączone, możesz zatrzymać bombę. Przetnij dwa przewody biegnące od małego pudełka w lewym górnym rogu do dołu. Dobra, ci rozumiem. Ci muszę... I tak.
Tyk, 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 to ja zrozumiem. Trochę może za bardzo się podnieciłem. Tyk, 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 trochę tak. Dobra, w porządku. Przeciąłem właściwy przewód. Dobra, dobra. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, macie zawroty głowy, nie tylko wy. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. W porządku, udało się. W porządku, teraz właściwe pudełko powinno być bezpieczne. Pozostaje tylko środkowe pole. 1 plus 1 równa się 2? Co? Co to? Rijek, co się dzieje? Nie wiem, to może być jedna sztuczka Gizel. Może powinniśmy coś pisać za pomocą klawiatury numerycznej. To naprawdę śmieszne. Zła odpowiedź może spowodować wybuch bomby. Nie, biorąc pod uwagę morderstwa, które do tej pory widziałem, lubi sprawiać, by jej ofiary umierały. Być może będziemy musieli wprowadzić kod, aby rozbroić bombę. Możesz mieć rację. Musisz wprowadzić kilka liczb, nacisnąć klawisz Enter. To nie powinno być problem nawet dla ciebie, Ikeda. Łatwo. Odpowiedź brzmi 3. Co? Co? Tylko żartuję. Nie patrz tak na mnie. To nie jest odpowiedni czas na żarty. Hej, nie popełniaj błędów. Odpowiedź brzmi 2. Tak, wiem. Nie znacie się na żartach. Dobra, lecimy. O ty kurwa, debilu. Zastanawiam się, naprawdę powinniśmy udzielić poprawnej odpowiedzi. Wciąż żyjemy, więc myślę, że udzielenie prawidłowej odpowiedzi jest dobre. Ale jak długo mam to robić? Zajmie to zbyt dużo czasu. Mam silne przeczucie, że to ona tylko, że ona tylko się z nami bawi. Czas w końcu się skończy. Co? Następne pytanie. Ach, widzę, rozumiem, Riech. Nie zakładaj ze nas wszystkie odpowiedzi. Ej, czy to naprawdę problem całkowania trygonometrycznego? Przepraszam, matematyka nie jest moją mocną stroną. Byłoby to trudne nawet dla kogoś w wieku Alexa. Riek, jesteś dorosła, pokaż nam, co potrafisz. Mówiłem ci, przestań zakładać, że znam wszystkie odpowiedzi. To znaczy, ty też tego nie wiesz, prawda? Dlaczego sam tego nie rozwiążesz, Ikeda? O, ja już odpowiedź. Alexa, żebyś się za to wzięła. Próbuję na nas swoich sztuczek. O, odpowiedź brzmi 2. Nawet nie jest trudne. Po prostu, nie chcę umrzeć za twoją głupotę. Ding dong, mamy zwycięzcę, tak? Odpowiedź brzmi 2. Dobra, robota, daleko, zgadza się. To naprawdę nie znałeś odpowiedzi, prawda? Debil, po prostu wpisz to, idioto. Ja pierdolę, Ikeda, ty idioto. To była prawidłowa odpowiedź. Śmierć teraz byłaby do niczego. Cieszę się, że Neko tu jest. Myślę, że po prostu kręcimy się w kółko. Może możemy być w stanie rozbroić bombę, przecinając jeden z trzech przewodów łączących centralną skrzynkę z prawą skrzynką, ale nie wiemy, który z przewodów przeciąć, więc lecimy na oślep. Wygląda na to, że będziemy musieli po prostu grać, ale większość bomb ma tylko dwa przewody. Jeden czerwony, jeden niebieski. Co oznacza żółty przewód? Prawdopodobnie jest po to, aby zmniejszyć nasze szanse na rozbrojenie. A może jest jeszcze inny powód, na przykład sygnalizacja świetlna, co oznaczają te kolory? Czerwony, żółty, niebieski. Jest w tym coś znajomego. Co się dzieje? Odliczanie się zatrzymało? Czy to oznacza, że go rozbroiliśmy? Nie, nie ma mowy. Nie, to byłoby zbyt łatwe. Mam złe przeczucia. Co? Kurwa, Aurora, właśnie tego się bałem. Odliczanie przyspiesza. Co do cholery? Co mam teraz zrobić? Odetnij jeden z trzech przewodów do pudełka, nie mam teraz czasu. Aurora? Kolor? Czerwony? Nie. Coś tam było z tą. Coś tam po tą polarną. Dobra, co to kurwa jeszcze raz. Coś tam było z. Kurwa, nie trafiłem. Coś tam. No z tą polarną tym efektem. No dobra. Tak może chodziło o to, co Aurora nosi. Ona była blondynką. Chyba jak teraz wyglądała Aurora. Jak teraz wyglądała Aurora. Jak teraz wyglądała Aurora. Ale wygląd ten kobiecy. Ten taki ludzki. Kurwa, miałem miniaturkę z nią. Kurwa. To było chyba ten, nie? Dobrze pamiętałem. Kurwa, Aurora, jak wyglądała Aurora, 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 Aurora. Ona była mam obrazek, blondynką. I niebieska wstążka, to może o to chodzi. Miała niebieską wstążkę, dobra, miała niebieską wstążkę. Aha, dwa.
Dobra, teraz będzie czas. Niebieska wstążka. Bo... Chodziło o wstążkę. Jezu, jestem słaby w zapamiętywaniu takich rzeczy. O kurwa. Zatrzymał się. Jak to? Naprawdę się zatrzymało? Tak, tym razem naprawdę się skończyło. Zrobiliśmy to. Dzięki Bogu, to koniec. Ja... jesteśmy naprawdę bezpieczni. Naprawdę mam ochotę rzucić teraz pracę. Czyli nas dwoje. A dlaczego przyciąłeś niebieski przewód? Czy był jakiś powód? Bez szczególnego powodu, ale uratowała nas dziewczyna. Co? Aurora miała na sobie niebieską wstążkę. Bo myślałem o czerwonym, żółtym i niebieskich wstążkach, których używali w rezydencji. Dzięki, Auroro. Ale czy Giselle znała Aurorę? Dlaczego używała swojego imienia w ostatniej zagadce? Jaki jest związek między Giselle i Aurorą? A jak demon z Wyspy Śrandagasu pasuje do tego wszystkiego? Cholera, mimo że zdemaskowałem zabójcę, wciąż jest tyle rzeczy, nad których nie rozumiem. Kokolana mi się trzęsą i nie mogę się wyprostować. Poza tym trochę się posikałam. Robię się stara na to. Hej, Riech, czy ta bomba naprawdę nie wybuchnie? Co? Och, po przecięciu ostatniego przewodu bomba jest całkowicie rozbrojona. Nie wybuchnie, dopóki przecięty przewód nie zostanie ponownie podłączony. Nie wybuchnie, chyba że ktoś celowo mu na to pozwoli. W porządku, w takim razie wezmę to ze sobą. Co? Ikeda, o czym ty mówisz? Oszalałeś, niesiąc coś takiego? Cóż, może się przydać. Nie jesteśmy dobrze uzbrojeni, więc posiadanie tego rodzaju tajnej broni może być dobrym pomysłem. Może być również używane jako pułapka. Ale jeśli będziemy chodzić z czymś takim, mój niepokój wypali mi dziurę w żołądku i umrę. Mimo wszystko lepsze niż dziura w głowie, prawda? Nie martw się, nie poproszę cię o noszenie go ze sobą. Alex, złap. Jesteś odpowiedzialny za noszenie ze sobą bomby. Riel i ja odpowiadamy za walkę. Co? Ja? W porządku. Nie wiem, że... Wiem, że nie mogę odmówić. Ale obawiam się, Riechl, ta rzecz nie wybuchnie, prawda? Nie mogę być na 100%... Nie mogę być w 100% pewna. Powinno być bezpieczne. Prawdopodobnie. Po prostu powiedz Aleksowi, że nie wybuchnie. Ech, więc za co ja odpowiadam? Ty? Zobaczmy, jesteś odpowiedzialna za krzyczenie i denerwowanie wszystkich. Wiem, że możesz to zrobić. Ikeda, nie wskurzaj mnie, bo pożałujesz później. Żartuję. Neko, wciąż liczę na twoje umiejętności. Twoja wiedza i pamięć zawsze się przydadzą. Cieszę się, że tu jesteś. Ach, cóż, chętnie wykorzystam swoje umiejętności. Nie martw się, bo zawsze jestem przy tobie, tylko nie wchodź mi w drogę. Miło mi to słyszeć. Widzę, że już wykonuję swoją część. Hej, nie ma czasu na żarty. Usłyszałem eksplozję bardzo blisko tutaj. Czy to mógł być materiał wybuchowy na żelaznych drzwiach? Martwię się o Akirę. Chodźmy ją znaleźć. Faktycznie, pierdolnęło. Co? Żelazne drzwi z boku budynku pokoju gościnnego zostały całkowicie rozerwane na kawałki. Wybuch zniszczył również połowę ściany. Tak więc, na żelaznych drzwiach naprawdę był podłożony materiał wybuchowy. Na pewno zginęlibyśmy w jednej chwili, gdybyśmy je otworzyli. Ale dlaczego ta bomba wybuchła teraz? Miała czasomierz? Być może była połączona bezprzewodowo z bombą w twoim pokoju. Mogło wykryć, że łącze do tej bomby zostało zerwane, więc detonowała się. Rozumiem. Wygląda na to, że główny budynek jest mniej uszkodzony. Światła też nadal są włączone. Wybuch mógł być kierunkowy. Być może chodzi tylko o zniszczenie żelaznych drzwi. Wygląda na to, że materiał wybuchowy również był dość zaawansowany. Mam nadzieję, że Akira jest bezpieczna. Tak, prawdopodobnie gdzieś się ukrywa. Myślę, że teraz jest to wrogie terytorium. Powinniśmy się pilnować. Akira, jesteś tutaj? To ja, Ikeda. Jestem tutaj, aby pomóc. Bo brak odpowiedzi. Właśnie usłyszałem głos. Jakiś głos. Tam, za kontuarem barowym. Ostrożnie, to niekoniecznie głos Akiry. Stwór może się tam ukrywać. Masz rację. Akira, jesteś bezpieczna. Przepraszam. Obiecuję, że będę dobra. Proszę, nie zostawiajcie mnie tutaj. O, ktoś ma małe załamanko nerwowe, ale nie ma co się kurwa dziwić. Ojeju, no dobra. Poszło nie tak źle. Pomimo moich niewielkich umiejętności, jeśli chodzi o logikę, poszło dobrze. To nie byłbym już martwy w prawdziwym życiu, ale to jest gra. No dobra, więc... To był kolejny odcineczek powrotu na Wyspę Śrandagasu. Widzimy się jutro wraz z kolejnym odcinkiem Diabła
na strunie G. We, to, rek. No to co? Mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie.